Kochani pracownicy Telewizji Trwam, Radia Maria, kochani radiosłuchacze, telewizowie, drodzy diecezjanie, jestem bardzo wdzięczny, że tą drogą mogę przekazać pozdrowienia, jak również życzenia świąteczne, bożonarodzeniowe, jak też i życzenia na nowy rok 2017. Przygotowywaliśmy się do świąt Bożego Narodzenia, na przyjście Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. A więc jest to wydarzenie historyczne, ale pamiętajmy, że to wydarzenie nie może przejść do historii, ponieważ Jezus Chrystus, On wszedł do historii całej ludzkości. On też chce wejść do historii naszego osobistego życia. Dlatego też to spotkanie świąteczne daje dla nas tę możliwość, aby ten, który stoi i puka, żebyśmy umieli otworzyć serca nasze, aby stał się współuczestnikiem naszego życia. Przeżywaliśmy w tym roku wielkie wydarzenia w Kościele. Światowy Dzień Młodzieży, gdzie było spotkanie Kościoła Powszechnego ze wszystkich kontynentów i krajów. Przybyła młodzież tutaj do Polski, do Krakowa. Do całej Polski, ponieważ byli gośćmi wszystkich diecezji. Przeżyliśmy też rok jubileuszowy chrztu, 1050. rocznica chrztu Polski. W naszej diecezji przeżywaliśmy 25-lecie powstania diecezji trójczyńskiej. Ale bardzo ważną sprawą był rok miłosierdzia. Miłosierdzia, gdzie ludzie nabrali odwagi w wyznawaniu wiary, jak również w pojmowaniu i w przyjmowaniu Boga, który jest Bogiem miłosierdzia. Dokonywały się cuda duchowe. W naszej diecezji był taki moment, kiedy otwieraliśmy ustanowione Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Dzięki Telewizji Trwam, dzięki Radiu Maryja, jak również katolickiemu Radiu Podlasie, przesłanie to o Miłosierdziu Bożym poszło nie tylko w naszą diecezję, ale na cały świat. Ta iskra, która winna zapalać ogień miłości Bożej w sercach naszych, abyśmy my stawali się miłosierni. Również wspominamy też 25-lecie powstania Radia Maryja, które tą drogą głosi dobrą nowinę o Bogu. Ale święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim takie spojrzenie i otwarcie się na Boga, jak również na człowieka, który jest obok nas. Bowiem dzięki Jezusowi Chrystusowi, który obdarowuje nas życiem Bożym, ale również wielkim darem, bez którego nasze życie, to ziemskie, którym my przeżywamy, a spotyka nas i w nas spotykamy zło, grzech, jest zbyt ciężkie i zbyt trudne, gdyby zabrakło miłości. Dlatego też, kiedy wspominamy rok miłosierdzia, to przede wszystkim przyjmujemy Boga miłosiernego do swego serca, bowiem misją Chrystusa, który przychodzi na ziemię, który staje się człowiekiem, to jest misja, byśmy stawali się dziećmi Boga, żebyśmy my stawali się miłosierni. Niektórzy myślą, że Chrystus przyszedł, aby czynić dobrze innym. Niewątpliwie tak, ale przede wszystkim przyszedł po to, aby czynić nas lepszymi, żeby czynić nas doskonałymi, żeby czynić nas miłosiernymi, świętymi. Bowiem będąc świętymi, będziemy czynili też dobrze.
bowiem Bóg potrzebuje naszej pomocy, pomocy w tej misji zbawienia świata. I każdy z nas powinien zrobić to, co w jego możliwości, ale nie uczyni tego bez pomocy Bożej. Dlatego też, kiedy my staniemy przy stole święta Bożego Narodzenia, kiedy weźmiemy biały chleb do ręki, kiedy usłyszymy kolędę, wtedy prośmy Boga, aby Duch Święty otwierał nasze serce, aby Jezus Chrystus stał się nie tylko gościem, ale domownikiem naszego życia. Nowy rok, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu, to rok, w którym mamy iść i głosić. Głosić nie cokolwiek, ale tę prawdę, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest miłością, który umiłował nas i który też kieruje do nas słowa, abyśmy my miłowali się tak, jak On nas umiłował. Nie będziemy w stanie tego czynić, jeśli nie będzie w nas miłości Bożej. Tej miłości miłosiernej, którą możemy się dzielić z innymi, przebaczając innym. A więc wzajemne wybaczenie, wzajemna pomoc, którą przekazujemy innym i którą przyjmujemy od innych z wdzięcznością. Ten rok to też rok błogosławionego brata Alberta Chmielowskiego, tego, który stał się dobry jak chleb, będzie dla nas przykładem, do tego, by każdy z nas uwierzył, że może stać się takim dzięki łasce Bożej. Jak również będziemy przeżywali setną rocznicę objawień fatymskich, to wszystko powinno być dla nas wielkim darem dla Boga. Chciałbym życzyć, aby święta Bożego Narodzenia, jak również nowy rok 2017 był czasem błogosławionym dla każdego z nas. Niech święta będą świętami pokoju, rodzinnymi świętami, świętami, w którym rzeczywiście zapanuje miłość między nami. Miłość, która nie toleruje zła, ale zło dobrem zwycięża. Wszystkim wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.